Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ćupaka. Link w opisie. Funkcja liniowa f jest określona wzorem f od x, to jest a plus 1 x plus 11, gdzie a to pewna liczba rzeczywista, ma miejsce zerowe równe 3 czwarte. Stąd wynika, że skoro wiemy, że miejscem zerowym jest liczba 3 czwarte, podstawiamy ją za x, a za f od x musimy wstawić 0, czyli 0 to się równa a plus 1 razy 3 czwarte dodać 11 i z tego wzorku wyliczymy sobie a, czyli 0 to się równa a razy 3 czwarte to jest 3 czwarte a, 1 razy 3 czwarte to jest 3 czwarte plus 11. Czyli mamy tak, 0 to jest 3 czwarte a plus 11 i 3 czwarte. 11 i 3 czwarte na lewą stronę, czyli minus 11 i 3 czwarte to jest 3 czwarte a. I pomnóżmy stronami razy 4 trzecie, czyli minus 11 i 3 czwarte to się równa, zobaczmy, 3 czwarte razy 4 trzecie razy a, to się skraca, zostaje nam oczywiście po prawej stronie samo a. I teraz tak, tutaj mamy jeszcze 11 i 3 czwarte mnożymy razy 4 trzecie, bo o tym zapomnieliśmy. I zobaczmy, co tutaj trzeba zrobić. 11 3 czwarte zamieniamy tak, to jest 4 razy 11, to jest 44 plus 3, 47 czwartych z minusem razy 4 trzecie. To się skraca i zobaczmy, że wychodzi nam a równe minus 47 trzecich. Czy jest taka odpowiedź? To jest odpowiedź C.